Wystąpienie pani minister to jest typowy przykład wystąpienia władzy spod znaku Prawa i Sprawiedliwości. Mamy olbrzymi problem i pani minister zakończyła, co wy się tu dopominacie, w aferze Amber Gold było gorzej. No, pani minister, wie pani co? Powiem tak. Co to ma wspólnego z omawianym projektem ustawy? Tak między Bogiem a prawdą. Co to ma? Co pani chciała przez to powiedzieć? Że nie jest tak źle, czy jest tak dobrze? To ja pani powiem. A mianowicie, ile lat już upłynęło od tego, kiedy afera GetBack, że tak powiem, ujrzała światło dzienne? 5 lat? I teraz proszę zobaczyć. Pani minister mówi tak. My nie zostawiamy pokrzywdzonych i obywateli w potrzebie i przygotowujemy projekt o możliwości naprzemiennego korzystania składania wniosków o pozwo przed określonym sądem w zależności od miejsca zamieszkania. Po 5 latach, no kapitalny, fantastyczny efekt pracy. No wy to naprawdę dbacie o pokrzywdzone osoby w Polsce. Świetnie. Ja nie mówię, że ten projekt jest doskonały. Po to wysyłaliśmy, że ja miałem taką nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce, to jest takie, jak przychodzi projekt, to siada na komisji, mówi, to tak może zapiszemy, jest pierwsze czytanie, może tak to zapiszemy. Słuchajcie, to jest, idzie w dobrym kierunku, no przecież tu trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ochronić przyszłych, ale również i tych, którzy zostali pokrzywdzeni. No i usłyszeliśmy to, co usłyszeliśmy, no komentował dalej nie będę, ja nie jestem prawnikiem, ale powiem, że jestem zażenowany to, co pani minister tutaj powiedziała. Zażenowany. Prawie 5 lat afery. I teraz ja pani powiem, jaka jest kwestia sprawy dotyczącej Idea Banku i przejęcia przez PKO. Sprawa wygląda tak, w skrócie pani minister, żeby pani wiedziała, bo przecież skoro pani to poruszyła, to powinna pani wiedzieć. To ja pani powiem tak. W ramach restrukturyzacji bank Idea został przejęty przez PKO, ale oczywiście z fruktami, a wszystkie, że tak powiem, rzeczy, które dotyczą osób pokrzywdzonych, zostały w Idea Banku. Ludzie występują teraz do sądów, no i co sąd robi? Na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zawiesza postępowanie i ci ludzie nie wiedzą, co mają zrobić. Idea Bank jest, czy już go nie ma. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wnioskuje o zawieszenie sprawy w sądzie. Pani minister, posłuchajcie trochę tych ludzi i sobie odpowiedzcie na pytanie. I może faktycznie macie lepszy pomysł. Ja zresztą w tej uchwale, którą podjęliśmy, pani minister, zwracamy się do rządu. Słuchajcie, weźcie ten problem dotyczący rynku finansowego, w tym również i spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości i zróbcie porządek, bo tu jest wielki chaos. I to, co dotyczy teraz afery GetBack, to jak się przeczyta i pani zna, ale co z tego, że pani zna ten raport NIK-u? To nie chodzi o to, że pani znała. Pytanie brzmi, jak pani zna, to coście z tego wdrożyli. 5 lat i pani mówi, że szybko zostało osoby, że tak powiem, zamieszane w tą aferę, uzyskały akt oskarżenia. A kto został już jakoś tam skazany, na jakim to jest etapie? To jak wejdziemy, to się okaże, że to jest wszystko jeszcze w powijakach. To ja tylko dla porównania, już nie wchodząc w aferę Amber Gold, to ja pani powiem, że taka afera, o której tutaj chyba ktoś już powiedział w Stanach Zjednoczonych, w ciągu 7,5 miesiąca pomysłodawca takiej afery został skazany, a po 10 latach pokrzywdzeni w wyniku działalności instytucji państwa otrzymali z powrotem środki zainwestowane. Bo takie afery były, są i niestety będą, tylko kwestią jest to, aby państwo nie było, jak to się mówią Amerykanie, czy osoby, które zajmują się tą dziedziną, państwem frajerskim, że każdy je wykorzysta i nic za to nie zapłaci. Ani osobistą wolnością, ani pieniędzmi. I jak pani posłucha, pani minister, jakby się pani zgodziła, bo widzę, że pani tutaj jest bardzo dobrze wprowadzona w tę tematykę. Ja zrobię jeszcze raz spotkanie. Pani minister, zapraszaliśmy pana ministra
Ziobro na posiedzenie zespołu, nikt się nie pojawił, ale jeśli pani zadeklaruje, że pani przyjdzie, to my chętnie zrobimy spotkanie z pokrzywdzonymi, żeby pani powiedziała to, co dzisiaj tutaj z tej trybuny. Jaka jest sytuacja, jeśli schodzi z punktu widzenia władzy, władzy wykonawczej? Proszę to powiedzieć, to, co pani tu dzisiaj powiedziała. Jeśli pani się zgodzi, pani minister, w najbliższym czasie, w ciągu 2 tygodni zwołam takie posiedzenie, żeby pani powiedziała pokrzywdzonym w tej aferze to, co pani dzisiaj tutaj powiedziała. I jeszcze raz powiem. Wszelkie opinie, już nie tylko NIK-u, ale współpracujemy tutaj, zapraszamy różne osoby, które są naszymi ekspertami. Chcę powiedzieć tak, jest to rynek kompletnie rozchwiany, mówię o rynku finansowym, kompletnie nieskonsolidowany, mający tysiące rzeczy do poprawy w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa osobom nieprofesjonalnym. To jest jedno. I po drugie, żeby w tego rodzaju aferach państwo okazało się skuteczne. Co to znaczy skuteczne? 5 lat i co? I nic. I nic. W związku z tym naprawdę zachęcam do refleksji i zachęcam do tego, abyście państwo jako rząd, przecież pani minister na pewno uczestniczy w rządzie, no weźcie i przygotujcie kompleksową sprawę dotyczącą wdrożenia w polskim systemie finansowym spraw, które są zawarte w raporcie NIK-u, wynikają z pracy naszej jako zespołu i ekspertów, którzy tam pracowali. I jeżeli macie lepszy pomysł, no to brawo, no pani minister, my tu będziemy brawo bili, jak pani przyjdzie z lepszym projektem. A co my otrzymujemy od pani? Że jesteście na etapie pracy dotyczącej możliwości przemiany sądu. No aleście się napracowali. Naprawdę, jak oglądają nas pokrzywdzeni, to wie pani co? Dzisiaj powiedzą, że już są blisko zwycięstwa. Za chwilę wygrają. Mam nadzieję, że oni i wszyscy, którzy oglądali tu dzisiaj to, co dotyczy stosunku rządu, pani minister, ministerstwa rozumiem, do sprawy związanej z aferą GetBack, wyciągną odpowiednie wnioski. I na najbliższym czasie przygotuję takie porównanie dotyczące afery GetBack, bo mam je, tylko nie wziąłem ich dzisiaj. Afery GetBack i afery Amber Gold. I tego rodzaju afery, jeżeli państwo nie weźmiecie się do roboty i nie uszczelnicie tego systemu, to za chwilę będzie następna i następna rzecz dotycząca takiego rodzaju afery. Bo państwo kompletnie nad tym nie czuwacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.